Która z poniższych liczb jest większa, 1 trzecia, czy 1 piąta. Zatrzymajcie film i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. No to po kolei. Jeden ze sposobów na porównanie takich ułamków to przedstawienie ich w postaci figur, na przykład prostokątów, tak żeby było widać, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że to jest jedna całość. Powiedzmy, że to jest jeszcze jedna całość. Takie same całości, żeby można było je porównywać. Jak przedstawić na takiej całości jedną trzecią? Musimy podzielić całość na trzy równe części. To odręczny rysunek, więc zakładamy, że są równe. I jedna z tych równych części to jedna trzecia. To jest jedna trzecia. Zróbmy podobnie dla jednej piątej. Musimy podzielić całość na 5 równych części: 1, 2, 3, 4 i 5 równych części. 1 piąta to będzie jedna z tych 5 części, na przykład ta. I teraz możemy porównać te dwie wielkości. Która jest większa? 1 trzecia czy 1 piąta? Jeżeli tego dobrze nie widać, to mogę przesunąć 1 piątą bliżej 1 trzeciej. Teraz widać lepiej. 1 trzecia zajmuje więcej całości niż jedna piąta, większą część całości jest większą częścią całości niż jedna piąta. Większym ułamkiem. 1 trzecia jest większa niż jedna piąta. I może zauważyliście, ciekawą zależność, albo zaczęliście się zastanawiać, czy nie ma tu jakiejś ciekawej zależności, jakiegoś powtarzalnego schematu. Ponieważ piątka jest większa niż trójka, to może kusiło Was, żeby powiedzieć, że po prawej jest więcej, ale jedna piąta jest mniejsza niż jedna trzecia, albo jedna trzecia jest większa niż jedna piąta. I tak jest zawsze. Im większy jest mianownik, tym mniejszy ułamek. Dlaczego tak jest? Bo im większy mianownik, tym całość dzielimy na więcej równych części. Na przykład, jeżeli jest to jedna część, z trzech równych, jedna trzecia całości, to będzie to więcej niż jedna z pięciu równych części, takiej samej całości. Jeżeli tak, to w jaki sposób porównalibyśmy takie dwie liczby? Dwie trzecie i dwie piąte. Możemy skorzystać z tego samego pomysłu. Trzecia część całości jest większa niż piąta część całości, i w takim razie dwie trzecie są większe niż dwie piąte. Możemy to zaznaczyć na tym samym rysunku. To są dwie trzecie, a to są dwie piąte. Zróbmy jeszcze jeden przykład, już bez rysowania. Porównajmy cztery szóste i cztery ósme. Znowu skorzystamy z tego samego pomysłu. Szósta część całości jest większa niż ósma część całości. Jedna szósta jest większa niż jedna ósma. Bo mianownik jest w tym ułamku mniejszy. Mamy te same liczniki, ale mianownik jest tutaj mniejszy. I cztery większe części będą większe niż cztery mniejsze części. Cztery szóste to więcej niż cztery ósme.